Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku chciałam wam pokazać nowego lokatora, który od wczoraj zamieszkuje mój kurnik. Jest to nowy kogucik. To jest taki kogucik, który... to nie jest kogucik rasowy, tylko taka krzyżóweczka Silki z Hamburgiem. Jeśli dobrze mówię. Na razie go jeszcze nie nazywałem. W komentarzach możecie napisać, jak mógłbym go nazwać. Starszy kogut go trochę atakuje. On cały dzień jest w kurniku. Jak wypuszczam kury, jego zostawiam. On sobie tam wychodzi i zawsze samemu coś tam zje. Przyzwyczaja się do wybiegu. Dostałam go wczoraj w prezencie, mógłbym powiedzieć. Jest to kogut roczny, ale on dosyć długo, tak mam zamiar, żeby dosyć długo zamieszkiwał moje gospodarstwo. Moim zdaniem jest bardzo ładny, bardzo ładnie pieje, ponieważ dzisiaj rano, kiedy obudziłem się, żeby wypuścić kury i je oprzątnąć, tu wchodzi stary, no to oczywiście piał, ale naprawdę pięknie piał. Mi się to bardzo podobało. Stary kogut jest o wiele od niego większy. Bardzo go atakuje. No ale mam nadzieję, że po jakimś czasie no po prostu się koguty do siebie przyzwyczają i nie będą się bardzo dziobały. Mogłem kupić po prostu koguty, które są jakby urodziły się razem, wykluły się z jajka razem. No ale no tak wyszło, że tego kupiłem pierwszego, a tego wczoraj dostałam. No i tak stwierdziłem, że już no niech będzie. No młody kurnik, no to zawsze w kurniku. Zresztą mam nadzieję, zawsze w kurniku po prostu będzie na... Jakby z tym się coś miało stać, no to zawsze będzie zastępca. Mam nadzieję, że jak będę inkubować kurki, to po prostu ładne po tym wyjdą. Na przykład jakbym zmiksował Leghorna właśnie z takim oto kogucikiem. Mam nadzieję, że... On ma jakby co, to ma grzebień różyczkowy. To mam nadzieję, że właśnie... Będą ładne kurczaki z niego. Jak już wcześniej wspominałam, możecie napisać w komentarzach, jak mogę go nazwać. Jak widać, uciekł z kurnika. No ale to już... No na tym etapie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Chciałbym, żebyście zasubskrybowali mój kanał, dali łapkę w górę. No i zapraszam was do oglądania następnych filmów. Dajcie dzwoneczek. Będziecie dostawali powiadomienia o nowych filmach. No i życzę wam miłego dnia. No i już się z wami żegnam ja i nasz kogucik.